Don't underestimate the force. Stopniu majora, mundur wzorowany na pierwszowojennych mundurach pruskich. Wykorzystane zostały w dużej ilości w Gwiezdnych Wojnach w 1977 roku, ponieważ zalegały w dużej ilości w magazynach w Anglii, akurat wtedy, kiedy kręcono film. Oczywiście odpowiednio je przerobiono do tej, na potrzeby filmu, zaopatrzono tutaj odpowiednie kieszonki, do których wsadzano cylindry, które były wykorzystane jako cylindry kodowe, czyli takie klucze, które umożliwiały dostać się takiemu oficerowi do najtajniejszych informacji IPN-u. Poza tym mamy tabliczkę, rangę, odznakę. Tak jak tam kolega miał mniejszą, to jest porucznik, tutaj jest akurat ranga majora. Buty oficerki prezentuje się bardzo dobrze. Szary mundur akurat oznacza mundur floty, czyli w połączeniu z Navy Trooperem, czyli żołnierzem floty, stanowią komplet. Dziękuję. I kolejny żołnierz to także szturmowiec, z tym, że z elitarnych jednostek, a dokładnie rzecz biorąc, jest to pilot myśliwca TIE Fighter. To były takie małe myśliwce, niestety niewyposażone na nieszczęście pilotów, ale było ich dużo, niewyposażone w systemy podtrzymywania życia, więc wszystko to, co miał na sobie pilot Imperium, to go podtrzymywało przy życiu w tym myśliwcu. Czyli hełm i zaopatrzony w skrzynkę, taką skrzyneczkę na piersiach, która dostarczała mu zarówno tlen, jak i wszystkie inne potrzebne rzeczy, łącznie z komunikacją na zewnątrz. I w tym mógł przeżyć także przez niedługi okres poza swoim statkiem, jeśli na przykład statek został uszkodzony, a pilot na przykład wypadł z tego statku, bo też tak się mogło zdarzyć. Nie posiada takiej zbroi jak szturmowiec. Jest zaopatrzony tylko w pancerz z przodu, w pancerz z tyłu, na górnej części ciała, ale to wynika z tego, że po prostu w myśliwcu musiał mieć swobodę ruchu. Bierzemy udział w polskich turniejach. Tutaj chciałbym powiedzieć, że we Wrocławiu byliśmy w zeszłym tygodniu na konwencie Dni Fantastyki, 6 Dni Fantastyki, gdzie chcielibyśmy się pochwalić. Udało nam się zaprosić dwóch aktorów z Gwiezdnych Wojen. Był to Gerald Holm, który grał w Powrocie Jedi, i Gary Hagen, który grał w Nowej Nadziei 1977 roku. I ci panowie przyjechali właśnie na nasze zaproszenie do Wrocławia i także, tak jak my, równie dobrze się bawili na tym konwencie ze wszystkimi fanami. Nie tylko fanami, bo nie trzeba być fanem, żeby lubić Gwiezdne Wojny. Czy lubisz ten film generalnie. I bawić się w to, bo to jest też istotne. Co mogę dodać? Kolega tutaj prawie powiedział wszystko nam, co byśmy chcieli wiedzieć na nasz temat. Mogę tylko zaproponować udział we wspólnej zabawie, przyłączenie się do naszej organizacji. Nie należy się tego bać, nie jesteśmy fanatykami, jak nas się to często określa. Jesteśmy fanami. Świetnie się bawimy, spędzamy miło czas, bardzo często rodzinnie, gdyż do tej organizacji należą całe rodziny nasze. Także serdecznie zapraszamy na stronę www.501st.co.pl. Tam można się o nas dowiedzieć wszystkiego, co byście Państwo chcieli wiedzieć, a wolicie się zapytać. Ja z naszej strony bardzo dziękuję i oddaję głos Szarym Mieczem. Witają Państwa Szare Miecze. Jesteśmy grupą pokazową z Wrocławia. W przeciwieństwie do 501 Legionu nasze stowarzyszenie nie liczy 100 000 osób. Jest nas zaledwie kilkoro, ale nasze szeregi wciąż rosną. Skupiamy się na tym, by przede wszystkim pokazać walkę na miecze świetne. Coś, czego do tej pory mało kto dobrze zrobił. Nie wiemy, jak to wychodzi. Ale mam nadzieję, że za chwilę coś spróbujemy pokazać. Ponieważ walczymy na miecze, wobec tego większość naszych strojów to są stroje rycerzy Jedi. To taki strój z rycerza Jedi składa się z płaszcza, tuniki, szerokiego dosyć pasa i spodni. Ma być przede wszystkim wygodny w trakcie walki i uniwersalny. Nasze osiągnięcia do tej pory to głównie
przedstawienie, nazywa się ono Światło Cień. Można je było zobaczyć także na konwencie Dni Fantastyki we Wrocławiu w zeszłym tygodniu. Jest to widowisko multimedialne wsparte efektami specjalnymi oraz choreografią walki, a także wspaniałą grą aktorską pozostałych członków Wrocławskiego Fanklubu Gwiezdnych Wojen. Czyli nie tylko szarych mieci. Spróbujemy teraz pokazać przykładowy trening rycerzy Jedi. Będą to dwa miecze latające po scenie. A zaraz potem może jakąś walkę. Zapraszamy do pokazu. Yeah.